Pora na piłkę nożną. W czwartek działacze, sponsorzy, piłkarze i trenerzy Stali Pleszew podsumowali rundę jesienną, a w tej rundzie drużyna Beniaminka spisywała się fantastycznie na boiskach czwartej ligi i wywalczyła tytuł mistrza jesieni. Już tradycyjnie spotkanie podsumowujące sezon zorganizowane zostało w Zawidowicach, w tamtejszej restauracji Stara Stajnia, która należy do jednego ze sponsorów pleszewskiego klubu. I to właśnie on był fundatorem tego spotkania. Jest to trzecie spotkanie w tej formie właśnie, dlatego uważam, że jest to taka fajna tradycja, ponieważ jest to kolejny element, który integruje nie tylko nas, piłkarzy, ale również tą rodzinę Stali Pleszew, o której wspominałem. I wydaje mi się, że jest to bardzo fajne podsumowanie po ciężkiej pracy. Należy się nagroda, należy się wypoczynek. A korzystamy z gościnności jednego ze sponsorów, czyli Karczmy Stara Stajnia w Zawidowicach. I chwała im za to, że tak chętnie już po raz trzeci organizują dla nas takie spotkanie. Pleszewski zespół był największą rewelacją rundy jesiennej na czwartoligowych boiskach. Beniaminek Grupy Południowej grał bez respektu dla swoich rywali. Efekt był taki, że podopieczni trenera Adriana Popławskiego, zdobywając 35 punktów, sięgnęli po tytuł mistrza jesieni. Stal swoją świetną grą zaskoczyła wszystkich. Zaskoczenie jest, chłopacy po prostu przygotowali się na 100% w okresie przygotowawczym, co zaowocowało tymi wynikami. Trzeba powiedzieć szczerze, no jesteśmy w tym momencie w dużej kropce, jak to się potoczy wszystko na wiosnę. Sukcesy piłkarzy Stali sprawiły, że futbol w Pleszewie stał się ponownie bardzo popularny. Mecze pleszewskiej jedenastki cieszą się dużym zainteresowaniem kibiców. Działacze liczą, że sukcesy przełożą się również na skuteczne rozmowy z potencjalnymi sponsorami. Klub stale się rozwija. Działacze stawiają sobie nowe cele do zrealizowania i dlatego liczą, że otrzymają odpowiednie wsparcie. Drużyna pokazała, że potrafi grać, że w zasadzie możemy nawet powalczyć o awans do trzeciej ligi, czego nie zakładaliśmy na początku tego sezonu. Natomiast my jako działacze widzimy, że bardzo trudno będzie utrzymać, powiedzmy, ten poziom gry bez wzmocnienia finansowego. Dlatego sponsor strategiczny czy grupa sponsorów, bo ja nie mówię, że to musi być jedna firma, to może być kilka firm, może te firmy, które do tej pory nas sponsorują, w jakiś sposób zawiążą jakąś koalicję i będą w stanie wysupłać jakieś większe pieniążki, które spowodują to, że będziemy mogli naprawdę skupić się na pracy, na doskonaleniu swoich sportowych umiejętności. Świetne występy w rundzie jesiennej sprawiły, że w klubie coraz poważniej mówi się oraz myśli o tym, żeby wiosną drużyna poszła za ciosem i walczyła o awans do trzeciej ligi. Przed zespołem otwiera się bowiem wielka szansa i grzechem byłoby z niej nie skorzystać. Pleszewskich piłkarzy w rundzie rewanżowej czeka jednak bardzo ciężka walka. Grało nam się na początku sezonu łatwiej, bo wszyscy myśleli, że Beniaminek i będzie im się grało łatwiej, a tu pokazaliśmy ten lwi pazur i pokazaliśmy, na co nas stać, co zaowocowało tyloma zwycięstwami, tyloma szalonymi bramkami, no i miejscem. Ale powiem szczerze, no wiosna będzie na pewno ciężka, bo wszyscy pod koniec rundy jesiennej nastawili się na nas i było bardzo ciężko, ale powiem szczerze, będziemy walczyć o to pierwsze miejsce. We wczorajszym podsumowaniu uczestniczyli również reprezentanci pleszewskiego klubu karate, którzy w trakcie kilkunastominutowego pokazu zaprezentowali swoje duże możliwości.